Narol, małe miasteczko na skraju wschodniej Polski, skrywa perełkę, która przez wieki była świadkiem wielkich ambicji, wzlotów i upadków. Jesteśmy przed Pałacem Łosiów. To taka majestatyczna rezydencja. Kiedyś ją nazywano polskim Wersalem. Co sprawia, że to miejsce jest tak niezwykłe? Najpierw może kilka praktycznych informacji. Jeśli chcecie zrobić sobie wycieczkę, to upewnijcie się, że pałac jest otwarty. No bo nieraz różnie bywało. Ciekawe jest to, że jeżeli przyjedziecie samochodem, to zapłacicie za parking, ale jeśli rowerem, to wstęp jest wolny. Tak sobie zażyczył właściciel. Na obejrzenie pałacu wystarczy jakaś godzina, dwie. Potem można zaplanować coś jeszcze. W pobliżu Narola jest wiele ciekawych miejsc. Bunkry linii Mołotowa, Muzeum Pamięci Bełżec, pływy kajakowe, wiele, wiele, wiele innych. I to można sobie wygooglować. Ale wróćmy do tematu. Narol to nie tylko historia pałacu, to także miejsce spotkania kultur Polaków, Żydów, Ukraińców, których losy przeplatały się tu przez wieki. Nie zawsze było gładko. W sercu miasteczka do dziś można zobaczyć ślady ich obecności. Przez wieki tętniło tu życie handlowe, a lokalne jarmarki przyciągały ludzi z różnych zakątków regionu. Jednak los Narola nie zawsze był łaskawy. Jak wiele innych miasteczek, na tych ziemiach również Narol doświadczył takich tragicznych momentów. Od zniszczeń, wojen przez okupację hitlerowską, aż po zmiany granic i przymusowe przesiedlenia. Mimo to Narol nigdy nie stracił swojego ducha. Ale wróćmy może do pałacu, bo dzisiaj o tym troszeczkę chciałem wam powiedzieć. Wiadomo, więcej szczegółów znajdziecie sobie w internecie. Ja tylko chciałbym tu zasygnalizować pewne rzeczy i zachęcić was do tego, żebyście sami pogrzebali. Tak więc, pałac zbudowany w XVIII wieku przez Feliksa Antoniego Łosia miał być symbolem potęgi rodu. Inspiracją dla architekta były najpiękniejsze europejskie rezydencje. Każdy szczegół miał przypominać, że Łosiowie to nie tylko możnowładcy, ale i mecenasi sztuki. Za tymi murami kryły się pałacowe bale, przyjęcia, spotkania, w których uczestniczyły najważniejsze postacie epoki. Słynne są opowieści o pięknych ogrodach, otaczających pałac, pełnych rzadkich roślin, fontan, marmurowych posągów. Prawdziwy raj w sercu dzikiej natury roztocza. Jednak historia pałacu to nie tylko blask i luksus. W XIX wieku rezydencja zaczynała podupadać. Czasy świetności stawały się już tylko wspomnieniem. Wojny, polityczne zawirowania tylko pogłębiły tę ruinę. Pałac, kiedyś pełen życia, został ograbiony, zniszczony. Cichy świadek przemian, które przetoczyły się przez tę ziemię. Jednak magia tego miejsca nigdy nie zniknęła. Dziś pałac w Narolu powoli podnosi się z ruin. Organizowane były tu m.in. różne wydarzenia kulturalne, jak na przykład festiwal Narol Art. Miejmy nadzieję, że historia Pałacu Łosiów jeszcze się nie zakończyła i będzie mieć swój wspaniały finał. Wędrując po tych opustoszałych salach, można niemal usłyszeć echo dawnych rozmów, śmiechu, muzyki. Pałac w Narolu to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a każdy, kto tu przyjeżdża, dodaje taki nowy rozdział do tej niezwykłej historii. Pałac Łosiów to pomnik dawnej chwały, który przypomina nam, że nawet ruiny mogą opowiadać fascynujące historie. A może ty napiszesz ich kolejny rozdział? Zapraszam do Narola i do pałacu. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, jeśli podoba ci się taki materiał. Dzięki temu będzie to dla mnie zachętą do tego, żeby przygotowywać nowe.